Raz, dwa, raz, dwa. W dzisiejszym odcinku pory obiadowej spotykamy się w porze obiadowej razem we trójkę tutaj. To jest nasz wydawca, który kaszle zawsze, niestety. To już leci to? To już leci, tak. Nie, jesteśmy na wizji. Jest jak w zespole ich troje. Jest Beka. Kasia tam stoi, Świaska, która jest naszym dyrektorem komunikacji. O, to jest dobry pomysł. W porze obiadowej, tak? W porze obiadowej. Ja mam łyżkę, ziemi. Marcin ma widelec. Tak jest. Chcieliśmy podsumować trochę nasze tutaj wspaniałe pożytki lub niepożytki. Dzień dobry Państwu. Ja jako, że przeprowadziłem jedną trzecią z tych rozmów, to jest właściwie mój program, więc zapraszam cały czas. Niestety nie mogę się przebić, więc mówię dzień dobry. Chciałem się zastanowić, kto Ci się najbardziej podoba, Marcinie? Kogo, jaki te, no to oczywiście oprócz mnie, rzecz jasna. Ale jakiego z naszych tutaj niesamowitych gości zapamiętałeś najciekawiej? Może nie wyróżniając, ale jedno z ciekawszych. Musisz zadać jakieś inne pytanie, bo nie przygotowałem się do odpowiedzi. Pytanie o sól tej ziemi. O sól tej ziemi. Nie, szczerze mówiąc, ja się bardzo cieszę, że mieliśmy tylu gości, bo to jest setny odcinek. Nasz jest setny odcinek. W ogóle czyli 99 osób, które przyszło do nas w ogóle porozmawiać w tak zwanym formacie bardzo luźnym. O tym, co u nich słychać, o tym, jakie płyty wydają, albo na przykład książki sobie gdzieś tam piszą, w jakich filmach grają i opowiadali to pierwszy raz chyba z takiego może nie formatu studyjnego, normalnego, telewizyjnego, ale po prostu przy kawie tak jak znajomi. To robią tak sobie bardzo często. Na początku mieliśmy trochę spina, chcieliśmy wam wszystkim powiedzieć. Bardzo. Bo było coś takiego, że witamy w porze obiadowej i tak dalej. Potem stwierdziliśmy, że walisz. Sam to robiłeś. Tak. Ja to zapoczątkowałem, nawet nie Kasia sensu. Robiła to trzy razy. Kasia robiła to trzy razy. Ale to i tak nie zła statystyka, na 99 trzy razy. Ja rzadko prowadziłam porę obiadową, czy występowałam w porze obiadowej, to może dlatego. Łukasz Radwan na przykład, który stoi obok mnie i zaraz przyjdzie porozmawiać, to on zawsze rzuca się na ludzi, jak się wita. No zapraszamy, tak, tak. Chodź, Łukaszu. Luźny format. Ty musisz mówić do łyżeczki. Bardzo lubię łyżeczkę. Ale lubisz na łyżeczkę? Kojarzy mi się z absyntem. Aha, z absyntem. Nie, ja zrozumiałem, na co że mam powiedzieć? Na łyżeczkę, ale to może nie, no może to... Nie, to nie jest patostreaming. Dobra, tak będę trzymał. Bądźmy kulturalni, tak, dokładnie tak. Zadałeś pytanie w ogóle, tak? Czy ja zadałem? Nie pamiętam. Co wspominasz dobrze naszej pory? Ja dobrze wspominam wywiady, których jeszcze nie zrobiłem. Marzę o zrobieniu wywiadu z Andrzejem Sewerynem i Bogusławem Lindą. O. Być może się uda. A dzisiaj rozmawialiśmy w ogóle na ten temat, tak? Tak, tak. No ale wiesz, ja jestem trudnym rozmówcą i oni boją się trochę ze mną rozmawiać na żywo, bo nie wiadomo co ja... Ja do Moniki Belucci dzwonię dziś od 3 miesięcy i też nic. No. Nic, nie? Nie. Ale tak ogólnie to bardzo mi się dobrze rozmawiało ze wszystkimi tutaj aktorami, rozmówcami, artystami. Miło wspominam rozmowę z Piotrem Molorem, malarzem z gór, który opowiadał o sztuce. Bardzo fajnie zresztą. Prawdziwy guru. No Łukasz do nas dołączył. Łukasz, ty dołączyłeś do nas gdzieś tak w połowie. Właśnie, mniej więcej. Gdzie my się poznaliśmy, bo ktoś mi zadał to pytanie, a ja nie wiem, jak ty mnie złowiłeś. Ja napisałem podstępem. Do ciebie na Instagramie do ciebie napisałem, czy mógłbyś do nas zajrzeć w ogóle i zrobić, bo obserwowałem twoje odcinki Dzień Dobry TVN. To możemy powiedzieć, bo współpracujemy też z TVN-em, więc autopromocję robimy. TVN, jesteś fajny, w ogóle przesyłaj nam ludzi na okładki i szeruj nas. Tak, ale dziś w połowie napisałem do Łukasza, bo bardzo mi się podobały jego spotkania, które prowadził właśnie na antenie Dzień Dobry TVN i to były reportaże. Dzień Dobry TVN umożliwiło mi robienie programu tak, o trudnych rzeczach. To było jeżdżenie po różnego rodzaju fajnych artystach, malarzach, rzeźbiarzach i takie historie, których tak naprawdę na co dzień, no bo trzeba przyznać, nie ma w mediach. No wczoraj żeśmy rozmawiali na ten temat, i że jeśli chodzi o sztukę, jest bardzo słabo. Ludzi, którzy zajmują się mediami, jest wielkimi kolekcjonerami sztuki. I trochę mnie to dziwi, że nie mają zaufania, nie chcą dać troszeczkę więcej. Bo to jest bardzo ciekawe, to powstaje w Anglii, powstaje w Niemczech, w Austrii, wszędzie są programy o sztuce. Bardzo ciekawe, nawet siostry zakonne prowadzą super programy o sztuce. A tutaj one są jakoś znane z niezłej sztuki. Kiedyś był zin. Dzisiaj jest gówno. Kiedyś był Zinia, dzisiaj jest gówno. Dzisiaj jest anywhere.pl. Tak, ale Łukasz przyszedł do nas w połowie. Jesteśmy z tego szczęśliwi,
rad jestem, że dołączyłeś. No i co? Tak, ale dzięki temu jeszcze musimy wam powiedzieć, że Łukasz przyszedł do nas do współpracy w porze obiadowej, a już ma za sobą kilka układów opłatkowych, które się pojawiają, więc to też już jest taka zmiana, czyli u nas jest szerzej. Drobna zmiana. Prowadziłem wywiad ze Stankiewiczem i ten chyba mi się najbardziej podobał. Tak, w hotelu Intercontinental na podłodze. Bo mieliśmy wspólne wspomnienia z młodości. Właśnie, i połączyły nas osoby, których w ogóle nie spodziewaliśmy się, że znamy. Razem. Takich jak z Grudziądza. Z Głogowa, a to był Głogów, a nie Grudziądz. Bitwa pod Głogowem. A to było właśnie. To dobrze, że nie przejście pod rybą. Koncept położenia naszych artystów, tak, ale to zobaczenia później w takim razie. Do zobaczenia później, tak. Łukasz jeszcze potem będzie rozmawiał. Koncept położenia naszych tutaj niesamowitych rozmówców pojawił się z tego, że skończyły nam się miejsca tak naprawdę, więc zawsze można wykorzystać miejsce na podłodze, tak jak się robiło za czasów studenckich. Ty jeszcze to pamiętasz, młody człowieku. Tak, ja skończyłem w zeszłym roku studia. Nie pamiętam. Studia życia. Tak. Ale no, jako że mamy już setny odcinek, to powinniśmy zastanowić się nad takim podsumowaniem, co nam się udało zdziałać w tej porze obiadowej. Teraz będą komentarze i... Tak. Mhm. Jak czujesz, Kasia, czy wzrosłaś tutaj w mocy, jeżeli chodzi o naszą porę obiadową? To pańskie oko konia tuczy. To w zasadzie moi szefowie powinni powiedzieć, czy ja wzrosłam jakoś inaczej niż wszerz. To jest taka ewaluacja podczas konsumpcji ciastek hotelowych. No nie wiem, każde takie spotkanie jest dla mnie wyjątkowe i zdaje się, że mam w życiu bardzo dużo szczęścia. Jeszcze nie uczyłam Francuzów jedzenia widelcem, ale... Ale znamy takich, którzy w polityce już próbowali dorobić. Ale chyba takich rozmówców nie zapraszamy, ale ja miałam takie wrażenie, że... Leasing do mnie dzwoni. Pora obiadowa to jest taka konwencja trochę szybkich randek i, tak. I każde z tych spotkań jakiś wartościowy osad we mnie zostawia, więc ja jestem za każde z tych spotkań bardzo wdzięczna. Ja bym postulowała zapraszanie częściej do programu pisarzy, twórców parających się na przykład słowem albo obrazem. Widzę, że tutaj Marika kibicuje temu pomysłowi. Marika chodzi do nas w ogóle. O, cudownie. Nie będę już jedyną kobietą. Tak. Przedstaw pani redaktorze. To jest Marika Krajniewska, która pisze do nas teksty i pisze książki, a także robi z nami wywiady. Podaję ci łyżeczkę. Dziękuję bardzo. Marika też dołączyła do nas właściwie niedawno. Tak, byłam gościnią, najpierw pisarką właśnie. Pierwszą osobą, tak, pisarką, która... Nie pierwszą. A nie, bo Kasia Kalicińska. Kasia była, tak. Napatrzyłam się na Kasię właśnie w porze obiadowej i stwierdziłam, że też chcę. Mhm. Tak. I moje marzenie szybko by się bardzo spełniło. Ale masz jedyną okazję tutaj, bo jesteś w stanie z dwóch stron to zobaczyć, bo jednocześnie gościem, jak i prowadzącą. Jest fajnie, proszę Państwa, tak. Z każdej. I Marika, podobnie jak Łukasz, też zrobiła dla nas pierwszy wywiad okładkowy z Kasią Bondą. Tak. Mhm, tak jest. Czyli tak. Jest dobry flow, z tego co słyszałem. No był. Czułam to. Nie, no w ogóle takie fajne zdjęcia, fajny wywiad i to poszło dalej, także Marika na pewno z nami będzie sobie dalej bawiła się. I taka jest tutaj prawda, nie? Dokładnie tak. Mateusz Damiński przyjdzie. Mateusz Damiński będzie. Mateusz pakuje już od 3 miesięcy na to spotkanie specjalnie na Instagramie. Tak jest, właśnie zapytamy, jak tam z tą kratką. Muły robi tutaj, no. Ja tylko 60 pompek dziennie. Znaczy, ty 60? To promocja. Jak mi się przypomina. Nie, ja tylko 10. 10, tak? Mhm. Moja Tosia zawsze mówi, że są pompki kobiece i normalne. I... To ja te normalne. Tak. Tosia, pozdrawiam cię bardzo mocno. Pozdrawiamy tak. Nie, Tosię, nie Kasię, więc no. Dlaczego spojrzałeś na mnie? Do kamery spojrzałem. Więc. Oddać ci łyżeczkę. No, jeżeli mogłabyś, tak tylko na sekundę. Ja też chciałem się zastanowić nad tym, jak żeśmy wzrośli po prostu, bo wydaje mi się, że na początku ta konwencja, tak jak mówiłem wcześniej, była bardzo sztywna, a my znaleźliśmy w tej konwencji taki myk, żeby z tej sztywności zrobić coś takiego ludzkiego. I mi się wydaje, że to jest taki wyjątkowy atut tego programu, że to jest taka ludzka, zwykła rozmowa, prawda? No, ale to też różnorodności dały te osoby, które przyszły, bo to nie była
jedna forma i właściwie to, powiedzmy, nie wiem, jedna branża, tak, że nie byli to tylko aktorzy, tak, no bo zaczęliśmy zapraszać tak naprawdę ludzi różnych profesji. Biznesmenów, bizneswomenów. Tak, i się okazało, że te wszystkie osoby mają swoje własne fajne historie, które potrafią opowiadać w luźny sposób i lepiej się czują niż na oficjalnych, nie wiem, przemówieniach albo na oficjalnych wywiadach, na spiętych, i gdzie muszą, nie wiem, każde słowo przemyśleć dwa razy i wszystko musi być idealnie ułożone, a jeszcze najlepiej, żeby wcześniej pytania redaktorzy przysłali z odpowiedziami, no to już w ogóle. Chyba też tak się lepiej o wiele słucha. Mhm. Bardziej się można zidentyfikować jakoś z człowiekiem. Nie budujemy muru wtedy przy, załóżmy, gwieździe jakiejś, tak? Mhm. Tylko jesteśmy z nią po prostu. Tak. Ja bardzo dużo wspominam na przykład mój wywiad z konsjerżem z hotelu Victoria. Tak, bardzo opowiadał niesamowite historie, jak musiał kiedyś załatwić świniaka do swojego gościa, żywego świniaka. I bardzo, bardzo chciałem z niego wyciągnąć jakieś takie mroczne elementy tej historii. Tak, ale się nie udało niestety. Pamiętam też swój pierwszy wywiad w ogóle z Rafałem Bryndalem, który poszedł najlepiej. Tak tylko chciałem powiedzieć. W sensie zasięgu? No zasięgu bardzo dobrze. No bo jeszcze wtedy Facebook nie ciął. My walczymy z Facebookiem i ze sztuką naszą własną cały czas. I pamiętam właśnie, że to było dla mnie taka nowość, bo ja zasadniczo robiłem takie wiele raczej cięte, jakieś takie bardzo prostackie w porównaniu z tym, co robimy teraz. A ta forma właśnie takiego free flow jest czymś zupełnie innym. Tutaj trzeba reagować w sekundę, żeby załatwić tego, jednocześnie załatwić, a jednocześnie z nim się zaprzyjaźnić, z tym swoim gościem. To jest dla mnie takie niesamowite. Czyli wychodzi na to, że ta formuła pory obiadowej ewoluuje, dojrzewa razem z nami. Tak. Jesteśmy elastyczni jak w tańcu. Życie to surfing i nie wiem, jakie jeszcze porównania nam przyjdą dzisiaj do głowy, a w każdym razie mnie. Jestem na gorąco po rozmowie z Bartkiem Kruchlikiem i może dlatego tak przez indukcję jestem nasycona tą kreatywnością. No, podobno mówiłaś się z nim. Tak, na kolejny wywiad się umówiłam. Tak. Miałam mało rzeczywiście, jestem bardzo zachłanna. A przed chwilą mówiłaś, że to takie szybkie randki, nie? Bo taka była pierwotna, tak widziałam tę pierwotną konwencję, tak. No to teraz robimy ciąg dalszy. Z pierwotnych randek powstają takie dłuższe relacje. Okay. Rozwińmy tę narrację. Mnie najbardziej w ogóle cieszy to, że osoby, które my na początku zaczęliśmy zapraszać, bo to też ja się zastanawiałem, czy uderzyć w ogóle w redaktorów, dziennikarzy, którzy powiedzmy mają po 15 lat doświadczenia, 20 lat doświadczenia pracy w mediach, już tych dużych, powiedzmy w gazetach, stacjach telewizyjnych. Czy to będzie wtedy najlepsze, no bo najbardziej tak, Max Kolonko, będą najbardziej doświadczeni, że wtedy niezależnie od tego, kto przyjdzie, czy to będzie aktor, muzyk, nie wiem, pisarz, reżyser, no to nie będzie żadnego problemu przeprowadzenia. A się nagle okazało, że dziennikarze, redaktorzy, którzy mają mniej doświadczenia, ale mają niesamowitą wyobraźnię w ogóle i też oczytani, pisani tak jak Kasia właśnie, albo Marika Ty, tak? No przecież wiesz, to chodzi o to, że nie trzeba występować na powiedzmy w TVN-ie naszym ulubionym zresztą. Tak, a się okazuje, że można rozmawiać ze wszystkimi i te osoby też to przyjmują w ogóle jako taką fajną przygodę. Oni tu przychodzą po prostu na pewną przygodę, porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, z którym się na przykład, nie wiem, spotyka na ulicy, wypić normalną, standardową w ogóle kawę i opowiedzieć o tej swojej książce i nie musieć się martwić o tym, czy ktoś będzie to recenzował, ktoś będzie to oceniał w jakikolwiek sposób, tylko po prostu przychodzę, mówię, wychodzę, jestem uśmiechnięty, fajna jest ekipa wokół. No my też tutaj stworzyliśmy, wydaje mi się, bardzo fajną taką przestrzeń dla tych ludzi, którzy przychodzą. Oni cały czas powtarzają to, że czują się tutaj jak wśród takiej fajnej ekipy, jakby przyszli gdzieś powiedzmy na spotkanie, na imprezę. No dobra, no nie przesadzajmy jeszcze z tym słowem impreza, tak? Ale że czują się dobrze, tak? Tak, no to jest jedyny jest program. Studio w ogóle spięte. Taka domówka, impreza, taka domówka. To jest właśnie jedyny program w Polsce, gdzie ludzie otwierają się na temat swoich ulubionych chorób wenerycznych czy narkotyków, które spożywają. To prawda, to prawda. I jeszcze jest jedna rzecz ważna, że w założeniu a propos tych chorób wenerycznych. Umówiliśmy się, że nie będziemy w ogóle w żaden sposób tego recenzować i musicie wiedzieć, że tak naprawdę każda osoba, która tu przychodzi, jak witamy się, to mówimy po prostu mów to, co myślisz, nie wiem, mów jak chcesz. I poza tym te wywiady 15-20-minutowe nie są montowane, one idą w całości, jest tylko dokładana tablica sponsorska naszych sponsorów, których pozdrawiamy.
I więc jak komuś się wymsknie słowo niecenzuralne, to po prostu nie jest wycinane, więc to jest też o tyle fajne, bo w normalnej telewizji nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, u Moniki Olejnik, gdyby któryś z, powiedzmy, zaproszonych gości powiedział, no kurwa, no. Nigdy nie wiadomo, czasy są trudne. Przepraszam oczywiście za tą kurwę. Może się jeszcze wędzić. Za tę kurwę, co ją kurwa nam przed tą kurwa powiedziała. Tak. Nie róbmy pato streamingu. Tak, to mniej więcej wygląda. W ogóle chcielibyśmy was zaprosić na kolejne 100 odcinków, bo wydaje nam się, że w przyszłym roku zrobimy sobie spokojnie te 100 odcinków. No może też trochę w innej formule, bo już myślimy o tym, żeby... W przyszły rok, prawda? Tak, znaczy ten rok, nie, w tym roku, przepraszam. 2020. Tak, w tym roku i wydaje mi się, że trochę zrobimy w innej formule, bo być może to za pół roku będzie trochę szersza formuła i może bardziej już taka streamingowa, online'owa, więc... Ale to jeszcze, nie będziemy spoilerować. No właśnie, a propos pato streamingu... Od komunikacji pani Katarzyna Świacka, która stoi tam za kamerą... Sceptycznie się przygląda jakiegoś czasu. Żeby nie spoilerować. Tak, ale będziemy rozwijać ten format, bo się okazuje, że te osoby, które były u nas, jak przekazują informacje dalej, to wszyscy, którzy potem przychodzą, to mówią, fajnie u was jest, chcemy przyjść do was... pogadać. No. Tak. Ja bym chciał też się odnieść do komentarzy, które często czytamy pod tymi porami obiadowymi. Główny komentarz dotyczący mnie to jest, żebym przestał się drapać po brodzie, bo to obleśne. No i koszulkę musisz zmienić. Zmienić w końcu tę koszulkę, bo cały czas tej samej. Mam jedną koszulkę ciągle. Włosy umyć, takie rzeczy. Taka ilość propozycji matrymonialnych, która spływa. Tak. Znaczy ja dostałem ostatnio jedną męską propozycję matrymonialną. To prawda, ja sam ją czytałem. Tak. Myślałam, że sam pisałeś. Nie. Po zazdrości. Kurde, ale to... No nie chciałam, no zdradziłaś. Przepraszam. Trzeba było wiedzieć wcześniej. Wydawca dba o nasz stan psychiczny. Tak, to ja pisałem, to ja do wszystkich piszę. Ja nie dostałam jeszcze. Nie? Jeszcze nie dostałaś podegwana. Tak. Nie, ale to prawda, komentarze czasami bywają różne. Nie, ja mówię tylko o sobie, tak? W internecie, bo mnie trochę dotknęło w polskim internecie hejtowym. Powiem szczerze, że hejt mnie spotkał. A że hejt. Nigdy mnie jeszcze nie... O koszulce i o tej brodzie, że jestem obleśny. Ale powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz. Dobra, bo ty to tak powiedziałeś, jakby faktycznie to było na co dzień i dostawałeś... Nie, no ze dwa były komentarze. Ze dwa komentarze. Słuchajcie, ale te dwa najgorsze najbardziej bolą. Ja zaraz też już uciekam, bo jeszcze muszę z Wojtkiem się pożegnać, ale powiem wam tylko tak, że ja się bardzo cieszę, że przez cały rok nie dostaliśmy żadnego negatywnego w ogóle jakiegokolwiek komentarza i nikt nas po prostu nie zhejtował. I w porównaniu naprawdę z profilami, które się czyta i ogląda gdzieś na tym, to my jesteśmy mistrzowie świata, nie? I teraz, w takim razie jak pan wydawca idzie, to pani dyrektor powinna przyjść. Ja muszę z Wojtkiem Kalerusem się pożegnać. Pani dyrektor przejmuje za pana wydawcę. Pani dyrektor komunikacji, a ja... To jest mózg operacyjny. Tak, to jest Katarzyna Świacko, znana też Kasią. Nie chwalić, nie wiem za co. Tak. Rzadko ją widać, to może ja powiem. Może. Rzadko ją widać, ale bez tej kobiety po prostu nie byłoby niczego. Nie, to jest aż tak dobrze nie jest. Królowa stworzenia i kobieta, która dba o to, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, perfekcjonistka, a przy tym... Ja mam wrażenie, że dba o atmosferę, że w ogóle jest tutaj naprawdę od samego początku. Ale to nie spotkaliśmy się po to, żeby mnie wychwalać. Ja dziękuję wam. Mieliśmy mówić, co myślimy, no to wiesz. Tak. No ja chciałem powiedzieć właśnie, co ja myślę, czyli że to, że Kasia... A się boję. Kasia mnie bije zawsze na sesjach. Tak. Co mnie... Ja ciebie biję, ja ciebie bronię. Dbam o to, żebyś miał pełny brzuszek. To jest tak, też bardzo ważne. Musicie wiedzieć, że Kuba zawsze pyta, kiedy mamy lunch i gdzie jemy lunch. I ja zawsze o to dbam i wpisuję w kalendarz takimi dużymi, czerwonymi literami obiad. Kebab dla Kuby. Kebab dużo mięsa. Tak. Chociaż nie... Chociaż... Znaczy tofu, rzecz jasna, bo jestem wegan od dzisiaj, bo tak. Maryka mi zasugerowała właśnie, że podobno jakieś zwierzęta giną przy produkcji mięsa. Ja nie wiedziałem o tym. Nie byłem świadom. Tak. Więc jest okej. Ja jestem w was dumna i widzę, jak się zmieniamy i w jakim to kierunku idzie. A projekt samej pory obiadowej już chodził Marcinowi po głowie tak naprawdę od, nie wiem, 2 lat. O tym rozmawialiśmy i zawsze było jak dalej i co dalej i kiedy i w końcu nagrywajmy. A jak to ruszyło? Jakiś grubas się zbawił na kanale. To właśnie ten, o którym wspominałam. Tylko powiedziałam Marcin, od razu przybiegł. Widzisz?
To jest ten, który ma największe parcie na szkło. Wciągnę, tak jest. Ale ja się cieszę, że nam się udało i widzę, w jak dobrym kierunku to idzie, to o czym Marcin wspominał. Ja chciałem przy okazji weź podtrzymać, Wydawca poleca. Prezentację zrobić wydawca poleca, bo pamiętajcie, że my poza porą obiadową mamy normalnie jeszcze cykl wydawniczy. Jesteśmy wydawcą magazynów lotniskowych. Cztery magazyny w pryncie, które pokazujemy. To jest na przykład magazyn z Poznania z okładką Michała Buddybara, który zresztą tutaj stoi z tyłu i zaraz przyjdzie w ogóle też opowiedzieć. Właśnie Przemka Bluszcza robił. No, tak się złożyło, że Michał Buddybar też zrobił w ogóle Mateusza Gesslera. To jest Daniela Raczyńskiego zdjęcie z Rzeszowski magazyn na lotnisku w Rzeszowie i na lotnisku Poznanie. W Szczecinie, jest to pierwsza okładka we współpracy z TVN-em robiona, z TVN Turbo. Pozdrawiamy TVN. Z Patrykiem Mikiciukiem. Więc i to był jest początek naszej w ogóle współpracy. Mateusz był, jest drugą okładką. Także my poza porą mamy jeszcze kilka innych projektów, które będziemy wdrażać w tym roku. Na pewno to będą podcasty, to już można powiedzieć, bo to będą za 3 dni. Polecamy się. Polecamy się na podcasty nasze i są zamknięte w ogóle, więc one są w tej chwili tylko już w ładowaniu na stronę. Co? Portal cały nwr.pl, magazyny na lotnisku, no ale też mnóstwo kontentu, które robimy po prostu na co dzień. Hashtag mistrzowie kontentu. Mistrzowie kontentu, hashtag jak tam było, gdziekolwiek jesteś, hashtag reklama w dobrym towarzystwie. Hashtag, hashtag jedno oko zawsze spoko. I hashtag najlepsze okładki na NWR.pl. Najlepsze okładki NWR. To prawda, mamy chyba jedne z lepszych okładek i ja się nie boję tego powiedzieć, ponieważ... Hashtag co na obiad, ponieważ my okładek nie sprzedajemy, nie mamy w formie takiej komercyjnej już bardzo. No dobrze, no ja ze swojej strony to wszystko. Miało być chwila. A tu się rozgadało towarzystwo. 10 minut, a proszę, tam jest zegar tyka. Jako ta, która zawsze pilnuje czasu. To kobieta, która trzyma nas wszystkich w ryzach. Dokładnie. Michał, chodź na chwilę. Michał, pomagaj naszych panów. A ja się w takim razie przesiadam. Dziękuję. Komu się? Czekaj, Michał, nie przejmuję widelę. Wszyscy schodzą, ja zostaję. Dołączył Michał Buddybar. Zapraszam. Bar w całej okazałości. Dokładnie, który właśnie zrobił jogę wcześniej, zanim przyszedł i teraz... Dlaczego wydawca stoi? Siadaj. Nie, no teraz wy rozmawiajcie, a ja zaraz wrócę. Czym się inspirujesz? Nie, żartuję. Słuchaj, zawsze cię cenimy za te okładki, bo naprawdę są niesamowite. I jedyna rzecz, o którą chciałbym cię spytać, to skąd się bierze twoja obsesja na punkcie refleksu, jeżeli można tak to nazwać? Refleksu? Odbicia. Odbicia lustrzanego, zniekształcenia tego samego człowieka, ale z innej perspektywy. Staram się zawsze robić coś takiego, czego nie robiłem. Czasami próbuję sam siebie przeskoczyć. To nie tylko dlatego, że ja mam jakąś manię na punkcie lustra czy szkła. Po prostu tak są pod ręką, można fajnie budować kadry. I chciałbym, żeby każdy kadr mojej fotografii był wyjątkowy. I dlatego tak kombinuję. No zawsze kombinuję z czymś, co nikt nie wykorzystał do zdjęć akurat lustra i to są bardzo, że tak powiem, obcykane, ale jak widzicie nawet na tej okładce jakaś instalacja, żałuję, że nie znam autora tej instalacji, ale świetnie ją wykorzystałem do zdjęć i bardzo dziękuję, że ona w tamtym miejscu była. To jest ta instalacja. No chcieliśmy wam powiedzieć tylko, że jeżeli chodzi o pracę z Michałem, to jest tak, że my podnosimy wszystko z podłogi. Stoliki, krzesła, wykorzystujemy autentycznie całość budynku, w którym się znajdujemy, żeby zrobić jak najlepsze zdjęcie. Tak. Wszystko można wykorzystać do dobrego zdjęcia, od solniczki, po szklankę, po wasze magazyny. Więc trzeba starać się to wykorzystać, a nie tylko robić centralne kadry, więc próbuję tak robić. Czasami mi się udaje, czasami nie. Ja jestem przekonany, że w większości przypadków ci się udaje. Ja właśnie chciałam to powiedzieć a propos Michała, czy nie tylko, ale fotografów, z którymi pracujemy. Dla mnie największym komfortem jest to w pracy z nimi, z Michałem, z Piotrem, z Moniką. Czy z Bartkiem, z całą naszą ekipą, że przychodzę na sesję i wiem, że będzie dobrze. Jakby komfort pracy jest tak duży, że nie martwię się, że coś nie wyjdzie. To jest dla mnie najfajniejsza, najlepsza rekomendacja. I za to wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli moglibyśmy jeszcze zaprosić Janka na chwilę, tutaj naszego operatora. Janek, aka młody. Musisz niestety przyjść.
Nie chcieliśmy, no ale zaczęło. Jak już tak stoisz za tą kamerą i stoisz, to... Tak machasz do nas, może bym wpadł. Janek jest teraz naszym redaktorem technicznym, którym byłem ja wcześniej. Zajmę się takimi rzeczami jak cable management. Witam wszystkich, cześć wszystkim. Słuchaj, no jesteś z nami od niedawna zasadniczo, ale miałeś już okazję zobaczyć nas w akcji. Jak to wygląda z perspektywy kuchni? Z perspektywy kuchni? Słabo. Nie, dobra, nie ma jedzenia. To umowy nie przedłużymy, tak. Fajnie było. Nie, ale tak szczerze to naprawdę dobrze to wygląda, bo nie ma tej takiej napinki. Jest to takie ludzkie podejście u nas do każdego, z kim rozmawiamy, do wszystkiego, czym się zajmujemy i jakby jest po prostu ta ludzka twarz. Tak? Mhm. Dlaczego patrzysz na mnie? No bo chyba nie ma ludzkiej twarzy. Ja mam nieludzką twarz niestety, tak jestem przystojny. Ale Kasia właśnie jest bardzo człowiecza. Można powiedzieć, że jest swego rodzaju bulterierem w naszej firmie, który pilnuje wszystkiego i jak nie ma, to po prostu szczerze zęby tak, żeby szczerze było, żeby wszystko było, dobrze. Po prostu, tak? Żeby było, bo później kogoś pisze na przykład do mnie, ej dobra, co z tą autoryzacją, no to gdzie te zdjęcia i gdzie ten wywiad i dlaczego nie ma? A już termin mija, a wysłałaś link? Dokładnie tak. Ja sam odpowiem. Janek też jest na nas nowym etapem, jeżeli chodzi o jakość produkcji, bo Janek przyniósł swój aparat i okazało się, że jest lepszy niż nasz aparat i stwierdziliśmy, że może warto z tego skorzystać. Tak naprawdę dlatego dostał tę pracę. Głównie dlatego, bo miał rzeczy swoje. Nie, to... Nie, ale żartujemy, ale w sensie, że naprawdę jakość produkcji tak, się podniosła. Tak, przyniósł nową jakość, Janek, zdecydowanie. Jak czujesz, w sensie, w jakim kierunku chciałbyś to rozwinąć, jeżeli chodzi o technikę samą? Ja bym chciał rozwinąć to, znaczy ja to widzę tak, żeby to po prostu był dalej taki sam format Anywhere, jaki zawsze był, tylko żeby ta jakość była po prostu lepsza. Mhm. Sugerujesz coś, że była taka nie do końca do tej pory? Żartuję, przecież wiem. Nie, to jakby idziemy, nowy rok się zaczął, tak, to się wytnie. Nowy rok, tak, Marcin jest bardzo otwarty na ulepszanie nas, sprzętu, tak, i inwestycje. To, żeby to po prostu była jak najlepsza jakość, żeby po prostu wam jak najlepszy content, bo jesteśmy hashtag mistrzami dobrego contentu, żeby jak najlepszy ten content serwować. Także myślę, że to w tę stronę będzie szło. W tym kierunku zmierzamy. Dokładnie tak. Więc jak już widzicie Państwo, pod każdym względem jesteśmy najlepsi, co potwierdzają zasadniczo wszyscy. Chciałbym jeszcze kończyć. Marcin nam jakieś piramidy pokazuje, nie wiem o co chodzi. Tak, i właśnie kończymy. Znaki dymne. Dokładnie tak. I chcieliśmy powiedzieć, że bardzo dziękujemy za to, że byliście Państwo z nami przez te wszystkie 100 odcinków. Miejmy nadzieję, że będziecie z nami w 2020, 2021. Marcin ćwiczy coś bardzo głupiego, a że jest tym najlepszy, to zapraszam. Marcin jest specjalistą od znikających telefonów podczas wywiadu. To jest ta ręka, która się nagle pojawia w kadrze. Jak wchodzi trochę głowy w kadr, to jest głowa tak. Marcina. 99. Ale w każdym razie mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Obiecujemy, że będzie tylko gorzej. Wszystkiego najlepszego.